Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy przechodzić sobie kolejny poziom w Tomb Raiderze. W tym poziomie, czyli grobowiec Kualopeka, mamy dwa sekrety. I to jest ostatni level z Peru. Tak, właśnie tu jesteśmy. Trochę nas tutaj czeka. Nie powiem. Ojej. Trochę nas tutaj czeka wyzwań. Zobaczymy, w ile to przejdziemy, bo jestem ciekawa. Tak, majestatyczna muzyczka. W takim osobie grobowcu jesteśmy. To jest jakiś ryjec. Najpierw tutaj wejdziemy, żeby kula zeszła i nam już krzywdy nie zrobiła. Wow! Zapomniałam o tym, że... Kurczę, chyba mi się psuje. Zapomniałam o tym, że rozwala podłogę to. No trudno. Odblokowało nam to w każdym razie tą taką kolumnę, którą sobie wykorzystamy do dostania się właśnie na tą półeczkę srebrną, tam widać. Nie wiem, czy to nie musi być czasem bliżej, tak o. Dobra, zobaczymy, najwyżej będziemy spadać i przestawiać jeszcze raz. Dobra. Wchodzimy sobie na górę. I jak widać, mamy tutaj kraty takie trzy. Teraz nie widać. I musimy każdą tą kratę otworzyć dźwignią. Właśnie idziemy do pierwszej, najprostszej dźwigni, która jest na samej górze sali. Co tu się stało? Widzieliście to? Yo! Wow, poza mapą normalnie. No i teraz możemy rozwalić tutaj kolejną rzecz. Dewastacja grobowca normalnie. I nam rozwala to kolejne i odblokowuje kolumnę drugą. Wow. Ale ładnie. No i mamy tu pierwszą dźwignię. Żadnych ciekawostek nie mam, bo ja w sumie wątpię, że Kualopek w ogóle istniał kiedykolwiek. Jak istniał, to napiszę. Tak, i tu mamy kolejną kolumnę, która nam pozwoli przejść do sali obok. Jestem ciekawa, czy ja mogę to zrobić z jedną kolumną. Czy to jest wykonalne? Zobaczymy. Bo normalnie to tak się powinno te dwie tam postawić, ale nie chce mi się tego ciągać. Czy my tam doskoczymy? Jest. Teraz tam doskoczymy? No kurde. Jeszcze raz spróbuję, bo mam wrażenie, że da się. A jak nie, no to... To spróbujemy w drugą stronę. I później sobie przesuniemy tam tą drugą. Dobra. No ja mam wrażenie, że ty dasz radę tam doskoczyć. O, no właśnie. Ona po prostu udawała za pierwszym razem. Tu mamy strzałki, ale ja zawsze skaczę na YOLO. O. Żeby się tym nie przejmować. I przeważnie to właśnie tak wychodzi. Także spoko. Tam jest sekret w ogóle. I chyba po niego zejdziemy, skoro nie ma tutaj dinozaura jeszcze.
Bo uwaga, będzie dinozaur. O nie, muszę zejść tak. O matko. Myślałam, że sobie wejdę tam od razu, tak. YOLO. No i super, widzicie, trzeba się nie przejmować po prostu i wtedy wychodzić za pierwszym razem. Jaką miałam broń? Dobra. I tu mamy dźwignię, ale to jest zbyt podejrzane, bo to się oczywiście zawali. No, Jezu! Jak ty go nie widziałaś? Dawaj. O. Dobra. Także w tym pomieszczeniu zdobędziemy jeszcze ten drugi sekret. I to będzie tyle. Jeżeli chodzi o znajdźki takie sekretowe. Tutaj zrzucamy sobie skrzynkę. W ogóle ta skrzynka miała też zastosowanie w tym pierwszym Tomb Raiderze. Także no fajnie, że pomyśleli o tym, żeby to wykorzystać tutaj też. Nie powiem, że nie. No, co to za bugi? Nie rozumiem tego, dlaczego ona tak dziwnie się chwyta tego. Znaczy, może nie chwyta, tylko że przechodzi tak dziwnie. Dobra. I teraz idziemy po sekret. Yeah. Mamy sekret. Teraz będziemy ciągać dźwignię. I wychodzić stąd. Znowu jakieś bugi ona ma. Wymyśla ta baba. Dobra, czy... Muszę najpierw sobie zmienić na shotguna. Czy tu będzie... Mogę podnieść, dobra. No, wyłaź. Wyłaź! Słyszę cię, wyłaź! No wyłaź! No. Ej, czemu mi się... O, dobra. No, czemu nie... Czemu ona nie strzeliła? Nie rozumiem. No... Ale mi nie wychodzi tej. No to jest jakiś żart. Jeszcze strzeliłam do... zwłok. Ale bez sensu. Ja... Ale się zawiodłam teraz. Co to w ogóle było? Jakaś porażka. Dobra, wracamy. Nie drzyj mordy, nie zejdę do ciebie. Dobra, no i teraz na YOLO, nie? O. Tu chyba drugi nie wyskoczy. Czy wyskoczy? Nie wyskoczy, dobra. Spadamy. Chociaż mogłam nie spadać. Trudno. Nie, ale jestem zła na siebie, autentycznie. No co to w ogóle było? O. Dobra. No, czemu nie... Czemu ona nie strzeliła? Żałosne. Totalnie żałosne. Co ja zrobiłam? Dobra. Trzeba jeszcze otworzyć ostatnie te... YOLO! YOLO.
tu ogramy system. Tu do tyłu. YOLO. Widzicie? Po prostu nie trzeba się starać, tak? Tak, dwie apteczki za sobą. YOLO. 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 Tu będzie trudniej już. O, widzicie, jak ładnie. Normalnie jestem aż z siebie dumna. Tak, i tu jest kolejna ta dźwignia i teraz musimy do niej też dojść. Ja tak się cieszę, że mi wychodzi z tymi strzałkami, a później jeszcze pewnie się zdziwię. Oj! O Boże! Aha! Oj, Jezu! Dobra. Tu amunicja do broni, której nie mamy. No to jest akurat prościutkie. No i mamy ścieżkę otwartą. I teraz robimy tak. Oj! O Boże! Dobra, to dużo życia straciłam. Wow. Aha. No to mamy pierwszą śmierć, kochani. Przynajmniej mam całe życie. I ciekawa jestem, czy użyłam też tej apteczki. O Jezu! No, mówiłam, że się zdziwię. Dawaj! No. O Jezu, zapomniałam. Gin, śmieciu. No i teraz wyszło, pięknie. Ja nie wiem, co się tam stanęło. YOLO. Tutaj jakbym spadła, to... A chociaż można tam zejść. A coś tam jest? Nie ma. Ale to jest takie jakieś głębsze. Dobra. A tu wyskoczy jeszcze jeden? Nie, dobra. Jezus, no... Nie, nie biorę tej apteczki. Niech mi bije serce. Gorące serce Lary. Nie wezmę tej apteczki. Nie ma opcji. Dobra, będzie cutscenka zaraz. Here sits the god King Qualipek, one of the triumvirate, keepers of the three pieces of the Scion, diviners of its knowledge, sacred rulers of Atlantis.
No, więc stary wstał, jak to się mówi. I wszystko się rozpieprza. Czyli uciekamy po prostu. A ta ucieczka to już... Teraz też będzie w ogóle dużo cutscenek, także... Będzie cicho. Jeszcze będzie tutaj quick time event, to mogę tak powiedzieć. I'd love to join you, but I forgot my trunks. Why am I not surprised? You got your job, I got mine. I'll take it from here. I hope Natla sent you here with more than that shotgun. Don't sweat it, kitten. I prefer a more hands-on approach. There's only one piece of the Scion. Where's the rest of it? Give me a minute. I'm thinking. Whoa! Makes no difference to me. Pierre's probably already found his piece. Pierre Dupont? Where? Now that I don't know. All right. I'm convinced. Damn, you really had me going there. She's far too obsessed with it, just like her father. Ah, Monsieur Dupont. You have something to report? Good news, madame. Your information was correct. I have located my piece of the Scion. Voila! It is buried under a place called... St. Francis Folly. No, także udało nam się zakończyć ten poziom. Jak się okazuje, jesteśmy śledzeni. I mieliśmy być zabici dla kawałku Scionu. Ale wyruszamy teraz do słonecznej Grecji. Tak. Wszystko zebrane. Bonusiki. Wszystkie są. Czy zapisujemy postępy? No oczywiście. Tym razem już nie będzie Peru. Tym razem zapisujemy... Grecja! Jeden! Ta. Dziękuję wam, kochani, bo potem jak nacisnę... Okej. Włączy się kolejna cutscenka dotycząca kolejnego poziomu. Także mam nadzieję, że wam się podobało.
Też mam wrażenie, że chyba krótko to trwało, ale zobaczymy. No i zapraszam do następnych. Macie też tutaj gdzieś jakąś adnotację do playlisty, nie wiem czego. Jeszcze coś wybiorę. No. Także dziękuję i do zobaczenia.